w stronę i tyle. No, powiedzmy jak na moich live'ach. Jak ja tobie nie odpowiadam jako osoba, nie podobam się ci, to nie oglądaj mnie. Tak samo tutaj. Nie lubisz gejów? Nie patrz na nie i tyle. Na co dzień? No 14 pro oczywiście. A po co kupiłam ten drugi? Żeby co? Ze starym chodzić? Hejka, witam. Sprzedajesz? Nie, nie sprzedaję, jak widzisz mam go. Ogólnie chciałam oddać mamie, ale ona mówi, że nie, ona nie lubi iPhony i ja będę w tym miesiącu, bo ona ma urodziny. Kupuję jej telefon Samsung Z Flip 4. Kosztuje 5000 zł, z tego co patrzyłam. No chcę ten telefon ona. I co zrobisz? iPhone'a nie chcę, no to nie. Może później sprzedam. Ale ja, wiesz, wygodniej jest na przykład, jak jeden masz, nie wiem, coś tam robisz na jednym, to masz drugi i to jest, wiesz, takie, no, spoko. Dokładnie, nie podoba się, to pomijam, idę dalej, a nie złą frustrację wyrzucam na siłę. No właśnie, pomijaj po prostu i tyle. Osoba w tym nie jest winna, że no tak jest, że osoba się urodziła, no i kocha. No dobra, powiedzmy dziewczynę, tak? Bo może wam to będzie przyjemniej o tym mówić. No dziewczyna się urodziła i kocha dziewczyn. No i co z tego? No Jezu, no tak chcę. Ja na przykład się urodziłam, kocham facetów i tyle. No i nikt nie jest gorszy, nikt nie jest lepszy. No ma też nie lubi iPhone'ów, haha. No wiecie co, mi się wydaje, że jakbym ona przez parę dni pochodziłam z iPhone'em, bo ona się boi, że on tam nic nie ogarnia. Ale wiecie, ja też kiedyś miałam ten właśnie iPhone, kupiłam jako pierwszy iPhone, ja mam go już 3 lata chyba. I przed tym miałam zawsze Androida i też, o Jezu, jak to o iPhone'a ogarnąć. Ale fajnie było wszystko, wiecie, wszystkie te sztuczki się uczyć. I no naprawdę, to nie jest tak... No, może mama by potrzebowała więcej czasu niż ja, może tydzień, może 2 tygodnie, ale na pewno by to ogarnęła. Ale jak nie chcę, no to wiecie, nie będę zmuszała. Dla mnie to sama przyjemność, że jak mama chce Samsunga, to ja jej kupię tego Samsunga. To jest zajebiście i wiem, że ona będzie z tego zadowolona. To jest najważniejsze. Dobra, ja zrobiłam, lecę dalej z make-upem, nie wiem, ja chyba wszystko pomalowałam. A, jeszcze te piegi chciałam. Swojego ciała, masz śliczne haha. Nie, ja się nie wstydzę i to można ogólnie, wiesz, to pytanie jest jakby dla mnie trochę niezrozumiałe, no bo mi się wydaje, że to widać, że ja się nie wstydzę dlatego, że jaki content mam na Instagramie i w ogóle, że ja prowadzę OnlyFansa, no to już można ogarnąć, że wiadomo, że ja się nie wstydzę, wiesz, jakby. Piegi? Już cię tłumaczę, mam bronzer w kredce taki i mam taki pędzelek do cienie, ale wiesz, ja cię nie maluję, mam takich pędzelków dużo, nieużywanych, po prostu biorę go i jakby tak, wiesz, wklepuję ten, później, żeby nie było za dużo, to najpierw w rękę i później tak delikatnie. I jakby robię takie, wiesz, chaotyczne piegi i takie nawet plamy robię. I później jak mi na przykład brakuje, to ja jeszcze biorę taką cienki pędzelek i robię takie pieprzyki same. O, i teraz biorę takie pieprzyki robię. Zapuszczałam włosy? Nie wiem, ja zawsze miałam długie włosy.
Dobrze, mam takie piegi. No w sumie spoko. Ale wiesz, to zależy nie od tego, czy piegi się trzymam, czy ogólnie makijaż się trzymam, bo na przykład ja mam cerę tłustą i mam problem z tym, że ona mi się przypuszcza i z czasem nie wygląda tak jak na początku. Ale to, co ja zauważyłam, że po tym jak ja zaczęłam robić baking takim pudrem, no to powiem, że to mi utrwala trochę makijaż, więc ogólnie to no spoko. Nie są trochę za długie włosy. Madziu, jak ja je nie obcinam, znaczy dla mnie nie są za długie, wiesz. Mogą być dla ciebie za długie. To jest pytanie, które wiesz, zależy, kogo zapytasz o to. Dla mnie nie są za długie. Dla kogoś mogą być za długie, no bo wiesz, bo zawsze miała krótkie i ten, i tyle. Ja zawsze miałam długie i po prostu dla mnie to już jakby jest spoko, taka długość. Gdzie pracujesz? W domu pracuję. Dobra, tyle. Będę uciekała od was. Może jeszcze wieczorem zrobię live'a po 19, po 20. Zobaczymy, jak będę miała humorek dzisiaj. Zapraszam was na Instagrama. Robię na Insta za obserwację spamik i promo, więc wbijajcie do mnie. Zadowolona zarobków. Bardzo, no bo zarabiam więcej niż w Polsce średnio, więc tak. No ale ja czuję tę różnicę i nie powiem, że zajebiście żyję, ponieważ ja czuję tę różnicę, że na przykład więcej, wcześniej płaciłaś na przykład 100 zł, a teraz płacisz za to samo, ale 150 lub 200, wiecie, chodzi mi o inflację, więc no czuję, że no nie jest tak fajnie w Polsce. Chodzi mi o gospodarkę, więc jakby nie powiem, że jestem zajebiście tutaj mam, nie powiem. Hejka, witam.